Widzowie Żarłok TV. Żarłok TV. Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie kawałek po kawałeczku pożeram cały świat. A w dzisiejszym odcinku wybieramy się do Zawiercia, szanowni państwo, żeby spróbować pizzy włoskiej w stylu neapolitańskim, wypalanej w drewnie opalanym piecem. Czy na odwrót. Niesamowite. Drugi raz nagrywam tą wstawkę i popełniam ten sam błąd. Jest to pizzeria Las, która wyskakuje, kiedy w Google szukać pizzy neapolitańskiej właśnie w Zagłębiu, w Zawierciu. I bardzo jestem ciekawy, gdyż już samo menu i ich strona internetowa pokazuje, że znają się na rzeczy i na odpowiednim podejściu do produktu i do klienta. Informacja jest jasna, a nawet załączyli słowniczek terminów włoskich, odpowiedniej go salami, serów. Wszystko to macie wyjaśnione i mam nadzieję, że spróbuję zaraz pysznej pizzy neapolitańskiej. No, w Zagłębiu, nie chcę powiedzieć w Zadupiu, 50 tysięcy mieszkańców prawie, będę bardzo uradowany, jak tutaj znajdę pizzę, która mi posmakuje. Głos. W Zawierciu psy nie chcą nawet szczekać. Nie przepadam za takim ostrym montażem, gdyż nie można wgryźć się i poczuć klimatu miasta. A jest tutaj na swój sposób pięknie. Zwolnijmy, bo Matisse i tak musi odpocząć. Przyjrzyjmy się miastu. Niby smutne blokowiska, ale znajdziemy tu robiącą wrażenie neogotycką bazylikę z końca XIX wieku. Szczególnie po zmroku wygląda imponująco. Jak sama nazwa wskazuje, pizzeria stoi nieopodal lasu, tuż pod płaczącą wierzbą, która zawsze przypomina mi mój blok z dzieciństwa, zbudowany wśród takich drzew. Symboliczne ujęcie lasu. Droga do lasu. Ujęcie piaskownicy symbolizującej utracone dzieciństwo. Stary, dobry przyjaciel, pies. Choć to nie mój pies. Zgubiłem moje ulubione okulary. A te mi się w ogóle nie podobają. Mam za to nadzieję, że trochę beztroskiej zabawy da mi ta pizza, na którą czekałem dokładnie 6 minut. Dobra, już wystarczy tych symboli. Przejdźmy do rzeczy. I jesteśmy prawie że w lesie. Pizzeria ta położona jest na miejskim osiedlu, a właściwie na takich przedmieściach Zawiercia. Czuję się tutaj jak w Ameryce. Rzeczywiście las jest wokół mnie. Klimat jest niezwykle przyjazny, spokojny. Wręcz wychodzimy do natury. Parking zajęty. Dlatego zaparkowałem na uliczce obok i szanowni państwo, nie wiem czy jesteście na to gotowi, ale piec
był no, typowo włoski piec, taki jak widziałem u... no... troszkę jest mała. Patrzcie, nawet jest instrukcja, jak to powinno się żreć. Troszkę jest mała, no. Jak podgrzać naszą pizzę? Ale my jej nie będziemy podgrzewać, dlatego że jesteśmy w lesie. Jesteśmy w lesie i nie musimy czekać. Zjemy. Niezwykle cienkie ciasto. Niezwykle jakby sflaczałe. Jest bazylia, troszkę mało, chciałbym więcej, ale no dobra. Wzięliśmy pizzę di bufala, czyli tę pizzę z mozzarellą z byka. Nie z byka, tylko... Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Z bawołu. No troszkę mało tego. Troszkę mało... tej mozzarelli. Ale jakość jest bardzo dobra. Szanowni Państwo. O, czuć teraz tę mozzarellę. Ta mozzarella jest jakby bardziej mleczna, bardziej delikatna i bardziej aksamitna. Dlatego też jest droższa. 22 zł za tę pizzę, co jest ceną bardzo dobrą. Ciasto, no naprawdę niezwykle cienkie ciasto. I ta pizza nie jest aż tak gumowa, jak ta na przykład neapolitana z miodowego piecyka w Krakowie. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. O matko, ta mozzarella robi taką robotę przepyszną, że aż wpuśćmy trochę przyrody. Zapomnieliśmy o oliwie, ale tam oliwa jest i można sobie to wszystko zupgrade'ować. Natomiast my do margarity, jeżeli jest dobra, to można margaritę zupgrade'ować. Spokojnie, nie ukradłem tego od nich. Aha, tylko już nie mam pieprzu. Już resztki pieprzu? Moja rada, dawajcie więcej bazylii z tego lasu. Słuchajcie, jak to jest las, to niech ten las będzie też na talerzu. Bo widzicie, że już mi się pieprz kończy. Żarłok TV się już zaraz, mam wrażenie, kończy. Pizza neapolitańska charakteryzuje się tym, że no, troszkę gumowata jest. Aczkolwiek tutaj jest ten efekt niezwykle zminimalizowany. Brzegi mogą być mocno wypieczone, chrupiące. Brzegi mogą być czasami spalone, to jest normalne, bo jest ona pieczona w temperaturze wysokiej, krótko, w piecu opalonym drewnem, gdzie temperatury są wysokie. Troszkę te brzegi chrupią. No i oczywiście margarita z pieprzem nabiera barw, nabiera pełni smaku. Szkoda, że nie wziąłem oliwy, bo to by jeszcze podkręciło efekt. No, a jak sos pomidorowy? Ooh, it's him. He's so sexy. W tym samym sosie czuć już oliwę. This is food of garden. Muszę przyznać, że pizza las w zawierciu smakuje jak aksamit. Jeżeli oglądaliście Blue Velvet, to wiecie, co lubił Dennis Hopper. Mami. Gdyby on dostał pizzę, myślę, że wyzdrowiałby się i przerzuciłby się z Blue Velvet na Red Pizza. Oj, szanowni Państwo. Red and White Pizza. Można powiedzieć, że to jest taka polska pizza. Zobaczcie, mamy tutaj polską flagę. I również w zawierciu rozwieszone są polskie flagi, gdyż nagrywam to 10 listopada. Matko, ta mozzarella, przepyszna, maślana taka, oblepiająca
podniebienie. Jeżeli ktoś już raz spróbuje tej mozzarelli di buffalo, czy di buffala, to przerzucić się na zwykłą to będzie już droga bez powrotu. Już zawsze wtedy będzie Wam czegoś brakować. W ofercie mają jeszcze sałatki, chlebki jakieś zapiekane, kanapki, panino. Tak więc powiedziałbym, że ten las w Zawierciu to jest właśnie Bella Italia, a nie jakieś pierdoły z KFC. Ja myślę, że nie ma sensu wystawiać oceny cyfrowej, liczbowej, gdyż jest to po prostu bardzo dobre. I jeżeli chcielibyście wiedzieć, gdzie jest lepsza pizza w tym stylu, bądź gdzie jest najlepsza pizza, to trzeba by robić już rzetelną degustację porównawczą. A na takie bajery trzeba mieć więcej czasu i więcej środków. Zobaczcie, no zobaczcie jak to, zobaczcie jak to wygląda. Las, tutaj jest las, brzozowy las. To jest po prostu coś pięknego. Zachodzące słońce, brzozy, las i pizza Margarita. Czy chcieć czegoś więcej do szczęścia? No ja bym chciał, ale nie powiem Wam, co by to było. Ale w kwestii jedzenia jest to bardzo wysoki poziom. I myślę, że z chęcią spróbowałbym tutaj innych produkcji leśnych. Brzegi można zjeść z przyjemnością. Nie ciągną się, nie są zbyt gumowe. Po prostu pizza, las. Myślę, że jak tutaj bym niedaleko mieszkał, to zamieniłbym się w taką okrągłą pizzę po kilku miesiącach. Osiedlowe widoki są tutaj cudne. Podobnie jak widoki w Muszli. Jest tu tak czysto, że gdybym mieszkał w pobliżu, to nie tylko przychodziłbym na pizzę, ale także do tej toalety. Założę się, że mają tutaj czyściej niż u niejednego z widzów w domu. Ja przyznam, ja tak czysto nie mam w toalecie, przyznaję. No chyba, że to jest znówka, nie śmigan. A wy koniecznie dajcie mi znać, czy byliście w tym lesie. Może jedliście jakąś inną pizzę w stylu neapolitańskim. Może jedliście taką, która ma certyfikat, co zupełnie mnie nie interesuje, czy ta ma, czy nie ma certyfikat. Gdyż to ja wydaję tutaj certyfikaty. I wydaję certyfikat taki, że z tą pizzą zrobiłbym tylko jedną. Stop! Skoro jest tutaj tak smacznie, to pomyślałem, aby nie zapytać w pizzerii o szefa i jak drwal z drwalem trochę pogadać o tym lesie. No więc z kim mam przyjemność? Cześć, ja nazywam się Kuba Szelonk i jestem współwłaścicielem pizzerii Las w Zawierciu. Ja jestem Adrian Skała i również jestem współwłaścicielem. Skąd pomysł na pizzę neapolitańską w Zawierciu? Znaczy, naszą pizzę w sumie ciężko jest nazwać neapolitańską. Ciężko ją nazwać do końca. Ani klasyka, ani neapolitańska, to tak czy, naprawdę. Czym się różni? Jak byście ją scharakteryzowali? Ciężko to powiedzieć, gdzieś balansujemy na granicy neapolitańskiej. Musielibyśmy tak recepturę zdradzić, a tego nie zrobimy. Gdzieś na krawędzi neapolitańskiej i klasycznej. Kombinować, bo zaczynaliśmy od klasyki tak naprawdę rok temu i zaczęliśmy iść swoim tokiem, stanęło na tym, na czym jest, smakuje. Gdzie i... jakby zatrzymaliśmy, że my też jesteśmy w tym momencie z tego najbardziej zadowoleni i no i tak jak nasi goście w sumie. I zatrzymaliśmy się, tak jak mówi Adrian, na tym momencie i na razie na tym momencie zostajemy i staramy się utrzymywać to na równym, dobrym poziomie. Czyli jak byście scharakteryzowali cechy charakterystyczne pizzy? Naszej pizzy? Nasza pizza nie ma żadnych cech charakterystycznych. To jest pizza, która jest w wielu miejscach tak naprawdę. Jest włoska. Co charakteryzuje pizzerię Las, bo to możemy może powiedzieć. Tak. Bo... Czyli co, za każdym razem jak do Was przyjdę, to ona będzie smakować inaczej? Czy... Nie, staramy się, żeby smakowała za każdym razem tak samo. Okej. Okay. Ale jest wiele czynników. Prawdopodobnie też między innymi dlatego smakowała Ci, bo przyszedłeś do nas i jest taka, a nie inna atmosfera. Miejsce jest też takie, a nie inne. Zostałeś należycie obsłużony na pewno. Tak, nie narzekam. To też sprawiło to, że pizza Ci smakowała. I wysoka jakość produktów. Nie ma tak u nas takich raczej półśrodków.
Nie, tak właśnie, no nie idziemy kompletnie, no jeżeli chodzi o produkty, nie idziemy na żadne półśrodki. Wysokiej półki. Okej, okay, a to skąd w ogóle pomysł na to, żeby robić pizzę? Skąd złapaliście tego bakcyla gdzieś we Włoszech, czy jaka jest historia? Oj, pół na pół. Zaczęło się w sumie od tego, że mieliśmy ten teren właśnie, na którym stoimy. Od tego się zaczęło, że po prostu go mieliśmy i na tym terenie powiedzieliśmy sobie, że coś musi fajnego powstać. Który to był rok? Rok temu, kiedy na to wpadliśmy, czy kiedy otworzyliśmy? Kiedy otworzyliście? Rok temu w sierpniu dokładnie. 10 sierpnia. Okay. 10 sierpnia rok temu, także istniejemy rok i kilka miesięcy dopiero, więc tak naprawdę raczkujemy, a i tak już się nam udało. Zaczęliśmy od budki 50 metrów kwadratowych, w tym momencie mamy troszkę się powiększyliśmy. Około 150. No, gdzieś, z tym tarasem, jeżeli możemy to podpiąć, to będzie. No. Gdzieś o tyle, więc w przeciągu roku poszliśmy mocno bardzo do przodu. A dlaczego pizza? Stwierdziliśmy, że nie ma po prostu tego w zawierciu, a ludzie tego potrzebują. Pizza jest modna, my lubimy pizzę. Kto zresztą nie lubi pizzy? No, wszyscy no lubią i takiej pizzę. Pizzy. Tak. No i takiej. Ale ja za bardzo nie rozumiem, tak jakby, co tutaj jest jakby niecharakterystycznego w waszej pizzy? Bo tak, pizza neapolitańska wypalana w piecu drewnem. Krótki czas, tak jest. Wysoka temperatura. Bardzo. Wysoka jakość składników, składniki są włoskie. Dokładnie. Wasze ciasto, określiłbym, no nie jest aż tak gumowe jak w neapolitańskiej. Dokładnie. Mhm. Jest bardziej, powiedzmy, takie puszyste niż gumowe. I chrupkie momentami też. Momentami tak, chrupkie. Tak, neapolitańska nie będzie właśnie taka... No właśnie, tak rupiąca, naprawdę no, po wyjściu z pieca neapolitańska po około 2-3 minutach staje się gumowym plackiem. Nie wszyscy to lubią. Ja nie mówię, że to jest coś złego, bo sam też lubię, ale nie wszyscy to lubią. Nie do końca wszyscy Polacy to lubią przede wszystkim. O. Czyli ile wasze ciasto jest leżakowane czasu? Oj, zaczynamy, to jest minimum to są 24 godziny, a najlepsze ciasto perfekcyjne jest po 48 tak naprawdę w godzinach garowania. Wtedy jest, naszym zdaniem jest wtedy wychodzi najlepsze. Mówimy już o cieście, o leżakowaniu po zrobieniu kulek już gotowych do wypieku. 48 godzin jest perfekt, 24 jest dobrze, 48 idealnie. I środek ciasta niezwykle cienki. Niezwykle cienki, tak? No, to dobrze, ważne, że się trzyma wszystko na nim, że nie ma dziur. Dziur nie ma, ale czy się trzyma, no to jakby nie spodziewałem się, że będzie się trzymać. Będzie się trzymać, tak jasne. Zawijam ją jakoś tam sobie razem, żeby to zjeść. To jest najmniejszy problem. No mnie smakowało i rzeczywiście, no taka powiedziałbym nieszablonowa neapolitana. Ale to ostatnio też widziałem na Instagramie, jakiś staraliście się o jakiś certyfikat? Czy takie... Dostaliśmy certyfikat od firmy Polselli, na której mące pracujemy. Ale czy nas to do końca interesuje? Nie wiem. Certyfikat chyba gości nas najbardziej interesuje, tak, zadowolony. Uśmiech i zadowolony gości nas najbardziej. Ja certyfikat daję. Także to jest dla nas najważniejsze, za tym ciężko u nas z czasem tak naprawdę, żeby myśleć w ogóle o tym, żeby o certyfikatach, bo pracy jest potężnie dużo. Tak jest. No dobra, no to dziękuję wam bardzo. Możecie pozdrowić widzów Żarłok TV, jeżeli chcecie i zaprosić ich do swojej pizzerii. Widzowie Żarłok TV, jeżeli jest wam tylko po drodze, a jak wam nie jest po drodze, to niech wam będzie do pizzerii Las. Zapraszamy. Tak, zawiercie. Zapraszamy. Zawiercia wyjeżdżam nie tylko z pełnym brzuchem, ale i z uradowanym sercem. Dzięki spotkaniu sympatycznych ludzi, pełnych pasji i głodu do tworzenia, a właściwie do pieczenia dobrego żarcia. Pizzeria Las położona jest na uboczu, a nie w centrum miasta, po to by przyciągnąć jak najwięcej przypadkowych klientów. Las jest takim miejscem, do którego nie trafia się przypadkiem, ale dla którego specjalnie zbacza się z drogi, by tu przyjechać, coś zjeść, a następnie pójść na spacer do lasu, aby paradoksalnie spalić
ten las, który dopiero co zjedliśmy. Znalezienie takiego lasu w lesie, a w dodatku w zawierciu, zaliczam do swoich małych odkryć. Żarłok poleca, abyście sami odkryli to miejsce dla siebie. A ja, czyli narrator, patrząc na ten mocno nadgryziony księżyc, żegnam się z wami już. Do następnego gryza. Oby był tak duży, jak ten na wieczornym niebie. Tylko wejdź do tej cukierni i powiedz: fantastycznie są te pączki ułożone, super robota, dobrego dnia, i pójdź dalej. I od takich wydarzeń, od takich momentów zacznie się dobro w tym kraju. Zacznie się dobro na świecie, bo dobro się dzieje właśnie w taki sposób.